Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Nagrywam dla Was kolejny tag. I wbrew pozorom wyglądam tak samo, ale jesteśmy w zupełnie innym dniu. Ostatnio jak chciałam nagrać Wam dwa tagi pod rząd, to oczywiście rozładowała mi się kamera. Złośliwość rzeczy martwych. Zawsze tak jest, że jak zapewnię sobie, że mogę nagrać więcej niż jeden filmik, to coś się dzieje ze sprzętem. Także może dzisiaj uda mi się nagrać dwa tagi. Oczywiście znalazłam kolejny tag na kanale Fokusowanej. Właśnie fajne ma tagi Ania nagrane i postaram się kilka z nich dla Was też nagrać. O, zmienia się światło, bo dzisiaj w ogóle pogoda jest straszna. Jest taka wichura, niby jest ciepło, ale co chwilę słoneczko zachodzi i w ogóle nie lubię takich zmian pogodowych. Dobra, słuchajcie, tak się nazywa eksperymenty urodowo-kosmetyczne i tak zawiera 8 pytań, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. I oczywiście, jeśli macie ochotę, ktoś z oglądających nagrywa też filmiki, możecie nagrać jako odpowiedź na nie wiem, na ten mój tag. Taguję po prostu każdego, kto ma ochotę nagrać taki filmik o takiej tematyce. Jeśli Wy macie ochotę odpowiedzieć w komentarzach na któryś z pytań, to oczywiście też zachęcam. Pierwsze, czy zdarzyło Ci się eksperymentować z kolorem włosów lub ekstremalną fryzurą? Jeśli chodzi o kolor włosów, to tak. Ja uważam, że włosy nie zęby odrosną, chociaż teraz już bardziej je szanuję i jak zwykle problem z moją grzywką, także wybaczcie. Chociaż widzicie, teraz praktycznie mam jeden i ten sam kolor, odrosty mam swoje, tutaj troszeczkę mam rozjaśniane te włosy, farbuję raz na, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące i później kolor mi schodzi, tak one wyglądają na tą chwilę, czyli jest to taki zwykły kolor blondu, może zrobił mi się taki efekt troszeczkę ombre, sombre i na razie tego nie ruszam, ale jak byłam młodsza, gdzieś w liceum chyba, w trzeciej klasie, kiedy to po nieudanej koloryzacji, właśnie takim eksperymencie, gdzie zrobiłam sobie grzywkę taką grubszą, bo kiedyś takie grzywki wchodziły w modę, nie wiem, to właśnie było jakoś tak, jak ja byłam w liceum, no niestety fryzjerka, miałam dosyć długie włosy, tak mi je skróciła, że wyglądałam po prostu jakbym miała garnek na głowie, strasznie to wyglądało, więc postanowiłam, że zrobię sobie pasemka, już Wam chyba kiedyś o tym mówiłam, no i pasemka nie wyszły, bo robiłam, oczywiście mama mi robiła w domu przez czepek, jakoś ta farba mi się rozlała na włosy, grzywkę w ogóle praktycznie miałam w blondzie takim kurczakowym, wyglądało to tragicznie, więc od razu następnego dnia byłam u fryzjerki i od tamtej pory musiałam farbować włosy, no bo niestety te blond ciągle wyłaziły. No i od tamtej pory, jak już zaczęłam farbować, tak kombinowałam z farbami, miałam takie odcienie oberżyny, burgundu, więc jakieś takie dziwne czerwone z jakimiś takimi refleksami fioletowymi. Nigdy nie miałam jakichś zielonych włosów czy niebieskich, ale ogólnie bardzo, bardzo i ja farbowałam głównie szamponetkami i to mi łapało, bo wiecie, pod spodem miałam włosy blond, ale kombinowałam i jakoś nigdy się tego nie bałam, zawsze jakieś tam dziwne miałam kolory, bardziej takie refleksy w słońcu na tych moich włosach. A jeśli chodzi o fryzurę z ekstremalną, to no to wtedy tutaj na początku nagrywania na YouTube ścięłam się sama z takich dłuższych włosów na całkiem krótkie. Oczywiście to zawsze jest tak, że po nieudanej wizycie u fryzjera, to znaczy jak dla mnie o nieudanej, włosy miałam nie wiem jakiej długości wtedy. Fryzjerka mi pocieniowała mi w ten sposób, że one straciły na objętości, wyglądało to strasznie, tak skracałam, aż w końcu ścięłam się całkowicie na krótko. Jeśli oglądacie mnie od początku, to wiecie mniej więcej jaką fryzurę miałam. Zrobiłam to sama golarką jednorazową. Tak, następnie dwa. Stosujesz makijaż jako upiększenie czy totalną zmianę wyglądu? Absolutnie nie ma mowy o żadnej zmianie wyglądu. Ja uważam, że makijaż powinien być dostosowany do, po pierwsze, do naszej urody, do naszego wieku i tak jak jest tutaj napisane w pytaniu, jako upiększenie, tak? Czyli ma podkreślić nasze walory, nasze atuty, to co mamy piękne, zresztą wszystkie jesteśmy piękne, ale ogólnie podkreślić, nie wiem, oczy, czy rzęsy, czy też usta i po prostu robić to delikatnie, z klasą, żeby to wyglądało naprawdę, naprawdę ładnie, a nie, nie wiem, nałożyć na siebie kilogram tapety i po prostu po zmyciu makijażu same się nie poznajemy w lusterku. Pamiętam taką bajkę, chyba było Bernard i Blanka, nie wiem, czy oglądałyście i tam była, tak pamiętam, wiecie, przez mgłę, ja ogólnie uwielbiam bajki, ale pamiętam, że tam była taka
straszna pani, która miała tak rzęsy mocno wymalowane, takie usta czerwone i był moment, kiedy ona zmywała makijaż i właśnie było tak, jak zmyła tą tapetę, to oczywiście nagle stawała się taka blada, ściągnęła jedne rzęsy, drugie rzęsy, zmyła te usta i po prostu wyglądała strasznie. Jej twarz w makijażu wyglądała tragicznie, a bez makijażu jeszcze gorzej. I zawsze pamiętam to po prostu, jakoś tak, wiecie, mam to w głowie, że nigdy nie chciałabym, żebym, wiecie, malowała się, zmywała się i sama się nie poznawała w lusterku. Także jako, tylko i wyłącznie jako upiększenie. 3. Co jest dla Ciebie totalnym ekstremum w makijażu codziennym? Ja ogólnie bardzo lubię makijaż, bardzo lubię się malować, ale na co dzień zwykle wyglądam tak i praktycznie zawsze tak wyglądam. Czasami jest takie po prostu natchnienie albo moment testowania czegoś nowego, że ja po prostu pomaluję się mocniej. I szczerze powiedziawszy, czy jest jakaś granica w tym moim makijażu codziennym? Na pewno w pewnym stopniu jest, bo dla mnie makijaż codzienny to jest właśnie to co teraz widzicie tutaj, jak siedzę przed Wami. Ale też czasami jest tak, że mój makijaż codzienny to jest jakieś takie delikatne smoki w kolorze brązowym i kreska do tego, mocno wytuszowane rzęsy i jasne usta. I też to jest dla mnie makijaż codzienny i taki normalny. To też zależy od dnia, od pogody, od po prostu mojego nastawienia. Ale wydaje mi się, że nie wyszłabym w jakichś takich, nie wiem, mocno wymalowanych oczach, wiecie, jakichś mocno, nie wiem, sztucznych rzęsach i jakichś takich ciemnych ustach i tak bym się, nie wiem, nie wybrała na zakupy do Biedronki, no bo to już, wiecie, to taki makijaż jak dla mnie na Halloween. Tak, i myślę, że to by było jakimś takim, nie wiem, takim totalnym... Czym totalnym? Takim totalnym, nie chciałam powiedzieć przegięciem, ale nie przegięciem, ale takim czymś po prostu ekstremalnym w moim makijażu codziennym, ale w ogóle tego nie stosuję, także ja, wiecie, lubię po prostu mocno wytuszowane rzęsy, jasne usta i tyle. Dalej, 4. Medycyna estetyczna. Jesteś na tak, czy negujesz? Oczywiście, że nie neguję, jeśli to jest w ramach jakiegoś tam rozsądku, jakieś granice ma. Ja sama oczywiście nie zaprzeczam, Boże, jakbym co najmniej coś robiła, ale nie mówię, że nigdy nie skorzystam z pomocy medycyny estetycznej, bo wiadomo, człowiek się starzeje, pojawiają się jakieś tam zmarszczki, jakieś tam, nie wiem, rzeczy nam przestają się podobać, chcielibyśmy, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało, ale tak jak mówię, wszystko w ramach rozsądku. 5. Będąc kreatorem własnego wizerunku, na co kładziesz największy nacisk? Myślę, że na naturalny wygląd. Może nie każdy się ze mną zgodzi, że wyglądam, nie wiem, naturalnie, ale ja właśnie staram się, żebym, tak jak Wam powiedziałam przy którymś tam z pierwszych pytań, że po prostu chcę sama siebie poznawać w lusterku, tak? Chcę wyglądać ładnie, naturalnie, schludnie, estetycznie, żeby to naprawdę miało ręce i nogi, żeby nie straszyło ludzi na ulicy i przede wszystkim mnie, kiedy stanę wieczorem, wszystko zdejmę z siebie, zwiążę włosy, zmyję makijaż, żebym po prostu poznawała samą siebie. Także myślę, że taki naturalny wygląd przede wszystkim. Chociaż wiadomo, czasami lubię zaszaleć, mieć bardzo ciemne usta, nie wiem, związane, ulizane włosy i też nie wyglądam tak, jak wyglądam na co dzień, ale myślę, że najczęściej właśnie w takiej formie naturalnej. Znaczy może nie naturalnej, bo mam makijaż, ale takiej normalnej, po prostu delikatnej. O. 6. Zagęszczenie, przedłużenie rzęs. Bo to jest napisane, czy którąś z tych rzeczy stosujesz, bądź stosowałeś w przeszłości. Zagęszczanie, przedłużanie rzęs, nie. Szczerze powiedziawszy, tak, chodzi za mną jakiś taki pomysł, ale ten wachlarz takich rzęs, które bardzo obciążają oko, absolutnie mi się nie podoba. Oczy wyglądają dla mnie na zmęczone, są takie ciężkie, bardziej przymknięte, jakieś takie smutne. Nie podoba mi się to. Jakbym tak sobie, wiecie, gdzieś... Tylko, że ja nie wiem, czy to dobrze, bo ja mam jasne rzęsy, cienkie i ja nie wiem, czy to u mnie dobrze by wyglądało, zawsze byłoby na pewno widoczne, nie byłoby naturalne, więc chyba raczej nie, ale gdzieś tam po głowie mi chodzi, żeby może zrobić. Pytanie było, czy robiłam? Nie robiłam. Makijaż permanentny? Nie. Akrylowe paznokcie? Akrylowe paznokcie nie, ale żelowe, tipsy miałam robione i hybrydy też. Przedłużanie włosów? Przedłużanie włosów metodą clip-on, czyli taką, że sobie same zakładamy i ściągamy. Tak, miałam kilka
kilkukrotnie i mam te włosy nawet jeszcze, czasami z nich korzystam, jak robię warkocza, to tą stronę sobie zagęszczam, żeby wiecie, ten warkocz był taki ładniejszy, pełniejszy. 7. Czy jest jakiś zabieg, któremu chciałabyś się podać, ale masz obiekcje, na przykład medycyna estetyczna, korekta, zabieg kosmetyczny? I tak, przede wszystkim, czy jest jakiś zabieg, na pewno jest i na pewno jakbym poczytała więcej o medycynie estetycznej, bo się tym nie interesuję, to wpadłabym na jakiś tam genialny pomysł, że chciałabym z czegoś skorzystać, ale po pierwsze, co chciałabym zrobić, to jak to się nazywa? Mi pykają naczynka na żyłki na nogach i to bardzo, nie wiem czym to jest spowodowane, moja mama w wieku 40 lat nie ma tylu popękanych naczynek, znaczy ma więcej niż 40, ale jak miała 40 lat, nie miała tylu popękanych naczynek, co ja mam w tym wieku. I chciałabym po prostu poddać się zabiegowi, to jest jakieś, nie wiem, takie zaszczyki się bierze, czy laserem jest to usuwane, żeby po prostu sobie troszeczkę pousuwać te popękane naczynka, bo mi się to bardzo nie podoba. No wydaje mi się, że na tak młodych nogach, wow, jak to zabrzmiało, wiecie o co chodzi, ale że no, żeby te nogi powinny wyglądać lepiej, nie podoba mi się to bardzo, jeszcze jak opalę troszeczkę nogi, to inaczej to wygląda, ale jak tego opalnica mi zejdzie, to naprawdę widać to i mi pękają najczęściej naczynka w takim skupisku, więc one tworzą wręcz taki efekt jakby zasinienia, takiego siniaka i bardzo mi się to nie podoba i na pewno kiedyś to zrobię, tylko że to się robi jesienią, może nawet myślałam o tym roku, ale w tym roku raczej nie, bo mamy za dużo wydatków, ale być może w przyszłym roku zobaczymy. Dalej, co jeszcze chciałam sobie zrobić? Chciałam sobie powiększyć usta. Nie tyle co pomyślę sobie, że jestem teraz w tym momencie stuknięta, nie, bo mam dość duże i pełne usta, tyle że dolna warga jest spoko, bardzo mi się podoba, ale górna warga odstaje powiedzmy od tej dolnej, jest mniejsza i w momencie kiedy ja się uśmiecham, ona po prostu mi znika gdzieś tam i ogólnie mam też asymetrię z prawej strony, tak bardziej w dół mi idzie ta górna warga, więc chciałabym sobie zrobić korektę. No i tyle. Dalej, 8. Co jest Twoją słabością kosmetyczną? Ale co, w kupowaniu kosmetyków, czy ogólnie w malowaniu się? Bo teraz mnie rozumiem, ogólnie moją słabością kosmetyczną jest to, że po prostu chciałabym cały czas kupować sobie jakieś kosmetyki i je testować. O, to jeszcze telefon mi uciekł. To jest moją taką słabością, że ja po prostu uwielbiam kosmetyki i bardzo często kupuję coś, a tego tak naprawdę nie potrzebuję, chociaż już też teraz się w tym momencie zmniejszyło i na pewno jest teraz w granicach normy, ale kiedyś to po prostu było na potęgę. A jeśli chodzi o... no chyba chodzi o kupowanie kosmetyków, tak to rozumiem, kurczę, nie wiem, jakoś tak nie potrafię tego sprecyzować, ale w każdym razie chyba tak, słabością kosmetyczną, czyli myślę, że co najczęściej jest kupowane przez nas, a myślę, że najwięcej to ja ogólnie przetestowałam i miałam tuszy do rzęs, wiecie, że ja mam Fubidziu na punkcie rzęs, więc jeśli chodzi o tusze, to bardzo dużo kupuję. Teraz inwestuję, nazwijmy to, w takie tusze, które są sprawdzone, które ja po prostu lubię i praktycznie cały czas je kupuję na zmianę, bo mam tam kilka swoich ulubionych, ale kiedyś to po prostu każda reklama, która pojawiła się w telewizji, to było: mamo, dasz mi pieniądze na ten tusz, mamo, widziałaś jaki on daje efekt, Boże, ja muszę mieć takie rzęsy, i po prostu od mamy zawsze pieniądze wyprosiłam jakoś i szłam do mojej ulubionej drogi. Kiedyś nie było Rossmana, nie było Natury, była taka fajna drogeria w Namysłowie na rogu, pani miały zawsze najlepsze i najnowsze nowości, że tak powiem, kosmetyczne, jeśli chodzi o tusze do rzęs. Ja po prostu tam od razu szłam jak tak zahipnotyzowana, już widziałam ten tusz, jak pani go wyciąga, ja za niego płacę, biorę go do domu i się nim maluję. Tak, także jeśli chodzi o taką słabość kosmetyczną, to są na pewno to rzęsy, czyli tusze do rzęs. No i tyle, moi drodzy, także tak, 8 pytań, na które odpowiedziałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że zasłużyłam na kciuka w górę. Jeśli tak, to poproszę. I co, ja się z Wami żegnam. Jeśli oczywiście macie ochotę, to odpowiadajcie tutaj w komentarzach na którejś z wybranych pytań, które Wam się najbardziej spodobało. Ja się z Wami żegnam, dziękuję pięknie za uwagę. Całuję, ściska mocno. Pa, pa!